Hejo, siemano, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Przygód z Flotarem i nakopałem sobie znowu węgla, dosyć dużo i zobaczyłem, że jest coś takiego jak mam popsute spawnery i te maszyny, czekajcie, bo ja sobie posegregowałem itemy. Jest w ogóle parę rzeczy, o których musimy sobie porozmawiać. Nie będzie, jak widzicie już po czasie odcinka, nie będzie godzinnego odcinka z tego powodu, że mieliśmy deala, a wy się nie wywiązaliście z umowy. Po prostu brakło 100 ocen, ale znaczy to jest tak, że ja bym zrobił ten odcinek, bo tam chuj z tymi ocenami, ale po prostu ja odcinek wrzucam wtorek, a zgadnijcie, kiedy go nagrywam. Tak, we wtorek, z samego rana musiałem wstać, jestem martwy, ale nagrywam specjalnie dla was, możecie zostawić łapkę w górę. Dobra, maszyny. Pewnie się zapytacie, Floltar, skąd masz te przedmioty? Ale to jest bardzo proste, już wam tłumaczę. Zadania pisał z hgc.pl i on powiedział do mnie, napisał tam komentarz: ej, słuchaj Floltar, nie wiedziałem, że się zmieniła recepturka tego wszystkiego, możesz sobie zabrać, możesz sobie te przedmioty uznać jako nagrodę. Kolejną rzeczą, którą bardzo pisaliście, to że meteoryt, czyli uwaga, To co tutaj widzimy, to jest meteoryt. On jest zrobiony z bloków węgla. Nic bardziej mylnego. Ten możemy tylko zrobić, z tego co pamiętam, możemy przepalić ten skystone. Ojejku, już jakieś dziwne potwory mi się zespawnowały. Chwila, no, widzicie, mamy skystone blok, jeżeli to przepalimy. Także to jest, no super, przepalałem węgiel węglem, tak? Miałem takie pomysły. O, widzicie sobie, bierzemy skystone i on wcale nie jest zrobiony z bloków węgla. Meteoryt, nie ma tu nic takiego, meteoryt kompas jedynie. Ale no, to jest meteoryt, tak mi się wydaje, no. Przecież to się nie nazywa jakoś tam inaczej, ale po prostu w skrócie, odcinka nie ma, nie z tego powodu, że nie dobiliście tych ocen. O, tu mam taką skrzynkę fajną i mam jakieś przedmioty w niej, aha, taki syf, który nie wiem gdzie trzymać, ale z tego powodu po prostu, że muszę, że troszeczkę powiem wam, że różne rzeczy się działy i nagrywam ten odcinek nie w sobotę, tylko we wtorek, czyli tak na świeżutko będziecie mieli dzisiaj ten odcinek i fajne reflinki, polecam się zapoznać, dzięki temu moja buzia się cieszy, wasza buzia też się cieszy na pewno, bo widzicie taki fajny odcinek. Aha, i Killoff sobie zrobiłem nowy, wyszedł mi Fortune 3, efektywność 4, zamiast przyczywnać. Fortuna 3 to ja próbuję po angielsku, jak jakiś śmieć. Efektywność i unbreaking, czyli wydaje mi się, że dobry Killoff mi wyszedł, możecie dać mi znać. Flotar to jest dobry Killoff, Flotar to jest słaby Killoff. Kolejną rzeczą, którą pisaliście mi, jest to, że mam tą maszynę i mogę sobie materię łatwo, znaczy łatwo, w jakiś tam sposób tą materię sobie ogarnąć. Ja wiem, na czym polega ta modyfikacja. Na przykład, nie wiem, o, to ma EMC1, pyk, i rośnie, widzicie? Taram, i rośnie mi tutaj i później mogę sobie, na przykład to ma EMC2, to mogę sobie tą sadzonkę łatwo ogarnąć. O, enderperły mają dużo EMC, mogę sobie, diamenty też mają dużo. Redstone też ma dużo. No. What? What? Ej, skąd oni się tutaj wzięli? Przepraszam bardzo. Jakie dzikusy. Okej, a ja nie mam broni nawet, bo sobie kopałem tylko węgielek i inne takie surowce. Dobra, gdzieś mam tu moją broń. Tą broń sobie weźmiemy. Dzisiaj nie będę się za bardzo zajmował tymi maszynami, bo wiem, że potrzebna jest taka przerwa. Znaczy, ja bym się mógł dalej bawić, ale wiem, że taka monotonność odcinków, że tak naprawdę nic kompletnie, znaczy nic innego nie robimy podczas tych odcinków, tylko cały czas tymi maszynami się zajmujemy, to wiem, że to jest niefajne, dlatego dzisiaj będzie taki luźny odcinek, nic nie będziemy robili takiego, wiecie, i tak pewnie coś zrobimy, ale tak myślałem, czy by nie powrócić do Twilight Forest i nie ogarnąć, czekaj, hold shift, Powered Spawner in an Anvil to set spawn type. No właśnie, i to będzie chyba właśnie to dzisiaj zrobimy. Dobra. Powered Spawn. Powered Spawn? Enter io. Powered Spawn Enderman. Empty Chicken. Okej, okay, jak to się robi? O kurde. O kurde, dobra. Potrzebna jest głowa. Electrical Steel. Nie wiem skąd to ogarnąć. I różne zlogi, dobra, electrical steel, tylko gdzie to można ogarnąć, bo z chęcią bym coś takiego zrobił, emeraldy,
A to potrzebujemy z jakichś innych... Czyli są jeszcze surowce, których kompletnie nie odkryłem. Idę zobaczyć na listę zadań. I zobaczymy, co tutaj będzie. Zabić 4 blazy. 10 lucky bloków za to. O, wyburzyć tunele, to właśnie to chciałem porobić na odcinku. Zagospodarować pusty teren, statku, a tu smoków nie ma już chyba, z tego co wiem. Tu odcinek z kamerką to będzie. Będzie ref linki w opisie, bez potwierdzenia. Farma zwierząt na statku, to chcę właśnie stworzyć dzięki tym spawnerom, bo widzicie, tu można ustawić typ spawnera. Czyli co oznacza w skrócie, że będę mógł sobie zrobić, nie będę musiał robić formy, tylko po prostu spawnery. Zrób lucky i unlucky bloka. Odpalić, aha, to jest to wszystko, to co tam robiłem. Zrób kolejnego dinozaura. Nie ma fajnych zadań, piszecie zadania, ja sobie zdaję z tego sprawę, tylko one to, no, to jakie wiecie, no, po prostu są, no. Nic więcej o tych zadaniach nie mogę powiedzieć, poza tym, że muszę włączyć shadery, chociaż nie wiem... ale to przepięknie wygląda, flotar. No, także nie... Uspokój się, no typie. I on ma pelerynkę. To jest dziwne. Ja też bym chciał pelerynkę. Ale co ja chciałem jeszcze powiedzieć? Bo po... Wow. Aha, tu mi drabinka. Tutaj musiałem statek naprawić chyba... Nie, to było niżej. Dosyć... Fajne rzeczy musiałem robić między tym odcinkiem, się trochę denerwowałem, ale jest ok. Czekajcie, jeszcze sobie zostawię te rzeczy. Skrzynki mam posprzątane, także jest całkiem, całkiem spoko. Okej, okay, flotar, głowa flotara, czy ona jest coś warta? MC8, zawsze coś, nie? Dobra, pochodnie sobie wezmę. To mi nie będzie raczej potrzebny. Questbook też niech będzie. I co, chcę poszukać wreszcie tego. Poszukać wreszcie chcę tych rzeczy, której mam poszukać, czyli... A, nie mogę tutaj. Czyli Minotaura, bo zadanie też by wypadało zrobić. Czekajcie, już wam przypominam, jeżeli nie wiecie, co my robiliśmy. Mamy teraz zespół mi the details. Kurwa, ten angielski flotar na poziomie podstawówki. I mamy zabić Minotaura. Dokładnie, mamy go zabić. Wiem, że słychać spację, jeżeli tak naciskam. I było ją bardziej słychać. Ale dobra, lecimy sobie do Twilight Forest. Kurde, no chciałbym znaleźć tego Minotaura, mieć odhaczony Twilight Forest, a nadal widzicie, coś mnie tutaj zatrzymuje. I to nie jest... no, ale jestem debilem. Ale jestem debilem. Możecie mi napisać, co tam u was. Jak zdrówko. Jak szkoła. Czy z czegoś macie lipę. W ogóle fajny pomysł był. Flotar. Nie no, kurwa no. Z takim człowiekiem. Te odcinki. Był odcinek Flotar. Weź ustaw 300x300 tą maszynę kopiącą i idź do szkoły. Tylko problem jest taki, że już nie chodzę do szkoły. Dam, dam, dam. I co teraz? I co teraz? Boże, już się zaczynają jakieś dziwne odgłosy. Dobra. Aha, to mi się wtedy... Boże. Ej, odejdź. Te... 80. Oh fuck. Dobra. Nie wiem, jaka tu jest wysokość tego gówna. 70. Dobra, mam nadzieję, że przeżyję to. Mam nadzieję, że to przeżyje. Dobra, pójdziemy sobie tutaj, zwiedzimy ten teren. No super, no, fajna zabawa, naprawdę. Polecam wszystkim niezdecydowanym. 41, okej, już kminie. Teraz musimy szybko ogarnąć, na przykład 37. Aha, a ja wtedy byłem 70. To się nie dziwię, że były pewne... problemy! Dziękuję, dziękuję. Napisałeś teraz na pewno flotar na zdrowie. Bardzo ci dziękuję, doceniam. Ale kichnięcie. Powiem wam, miałem powiedzieć wam o paru sprawach. A właśnie. Ostatnio zostało mi zaproponowane parę fajnych gierek, na przykład Pixel Piracy. To jest gierka podobna, powiedzmy, stylem graficznym do The Escapist, tylko że tam mamy swoją załogę, mamy statek i tak dalej, takie wiecie, pirackie klimaty. I możliwe, że to nagram, nawet bardzo, bardzo możliwe, że to nagram, bo już sobie ogarniam. I pytanie do was, czy chcielibyście więcej takich grach w klimatach pirackich? Bo mam także przygotowany inny tytuł, ale nie wiem, czy po prostu będę go
będę go nagrywał, czy sobie będę grał w niego sam, bo powiem wam szczerze, że nawet widać po moim... O Boże. Widać po moim awatarze, widać po moim banerze, widać wszędzie, tak mi się wydaje, albo nie wszędzie, że lubię te klimaty. Lubię to 17-18 wiek. Nie wiem, jakoś mi się podoba po prostu to całe... Niekoniecznie piraci, bo oni tam mieli różne inne... Dziwnie to wyglądało tak z perspektywy, wiecie, dzisiejszej. Ale chodzi mi ogólnie o to żeglarstwo i tak dalej, i tak dalej. Także czy chcielibyście coś takiego, co to za miejsce, idziemy już sprawdzić. Po prostu czy chcecie to Pixel Piracy, czy... Kurde, czy Piratów z Karaibów na modzie Nowe Horyzonty, bo też jestem na to najarany. Aha, i tu jest Questing Ram. I z tym wiąże się pewna legenda. Legenda głosi, że jeżeli dostarczysz temu oto tutaj barankowi... Nie, to jest baranek? Przepraszam, jesteś barankiem? Jeżeli dostarczysz mu wszystkie kolory wełny, on wynagrodzi cię pewnymi bardzo drogocennymi rzeczami. Ja sobie zapiszę ten spawn, znaczy to miejsce. Baran. Okej, dziękuję panie baranie. I co, i ruszamy w dalszą drogę. Mam nadzieję, że... Gdzie on jest? A, tu jesteś, siemano. Dobra, mam nadzieję, że tu zostaniesz, kolego. Okej, bo on później będzie tak fajnie... Tak jak jamnik będzie wyglądał, jeżeli mu damy te wszystkie kolory wełny. Także musimy to sobie ogarnąć. Wow, okej, fajnie. Także pytanie do was na dzisiaj, co myślicie o tym właśnie jedna, dwie gry w klimacie pirackim, czy jak się na to zapatrujecie, czy macie to głęboko w dupie, czy będziecie oglądali, bo wiecie, na razie muszę pokończyć inne serie, a ja robię takie serie, których nie da się skończyć, typu Minecraft, znaczy chodzi mi, że tam nie ma jasno określonego celu i kończę wtedy, kiedy mi się podoba, a na razie fajnie mi się gra, te maszyny, wszystko naprawdę fajnie działa. Na tego Minecrafta. Wiecie, czuję, że jest coś wreszcie nowego. Takiego, czego nie ogarniam. Co jest bardzo, bardzo ciekawe. Okej, mam nadzieję, że mnie nie skraszuje Minecrafta, bo ostatnio właśnie było tak, że gdzieś tutaj mi skraszował Minecraft. No, pamiętam to. To nie było zbyt przyjemne. Wow, jakieś dziwne błędy graficzne, czy co? Ale niech mi się wczyta świat. Jaki króliczek! Abym go zabił i chyba to zrobię. Wow. Przepraszam. Okej, tu mamy węgiel. Zobaczcie, jak szybko się kopie węgiel. To jest bardzo przyjemna robota. I w sumie to jest dobre, bo sobie pozbieram ten węgiel. On mi się bardzo przyda. Panie Encie, nie chcę z panem się przytulić, także sorry. Dobra. Gdzie jest ten minotaur pieprzony? No to jest już denerwujące, bo on powinien tutaj już dawno być. Ale go nie ma, bo mam je gdzieś. Bardzo głęboko ten minotaur w dupie. Wow, a czemu jestem tutaj? Okej, niech będzie. Może być tak, że drzewa mi zasłonią ten widok na minotaura. Czy tutaj jest ta górka, o której ja myślę? Zobaczcie, jak wyhaczyłem. Tu jest ta górka. Hopsa. A co w tej górze jest, pewnie się zapytacie. Są różne fajne rzeczy. Są spawnery. Takie różne, wiecie. Albosa chyba nie ma. Z tego, co wiem. Jest dużo diamentów. Nie ma tak kilofem kopać, ale okej. Niech będzie. Czemu mi się życie nie regeneruje? Czy nam zdrowie? O, coś widziałem, a nie. Dalej jak chcę to... Okej. No i od razu szybciej to zaczęło iść. Kurde, te surowce z Ender IO. Przydałyby mi się. O, pamiętacie jak mówię? A, to... Wow. Kolego, co ty tu? Akurat mnie nie wystraszył. Nie wiem, czy mi się nagrywanie nie przerwało, bo nie widzę, ile nagrywam. I to mi się nie podoba już. Ale okej, niech będzie. Gramy na zwłokę. Mam nadzieję, że mi się gdzieś tam nie przerwało to. Tylko, że po prostu zniknęło. Nie wiem. Nie rozumiem. No kurde, tu powinna być ta góra. O, to jest dobre na zbieranie expa. I redstone'a też warto zbierać. Okej, fajna zabawa. Na razie dziękuję wam. Nie chcę tutaj iść. Okej, spoko. Czy tutaj coś...
A, bo tu nie ma nocy, okej. Wow. Jakieś dziwne potworki małe. Dobra, ojejku, znowu tu będzie hydra. Jestem prawie pewien, że będzie tu hydra. A właśnie, miałem, dostałem zadanie na hydra, ale no, takie, którego nie da się wykonać za bardzo. Także sobie odpuszczę. Pyk, 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 pyk. Oczywiście w opisie znajdziecie mój Steam Trade Link, jeżeli chcielibyście mi wysłać jakiś przedmiot. Parę osób próbowało mnie oszukać, typu Flotar, masz to dla ciebie, a brali mój przedmiot. Żebym im go dał. Także nie, 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 to nie działa niestety w ten sposób. No, także nie działa to w ten sposób. Super, kurwa, dzisiaj jestem taki rozmowny. Ale to dlatego, że musiałem wcześniej wstać, żeby się poświęcić dla was. Dla was nagrać ten odcinek. Także mam nadzieję. W ogóle zauważyłem, wiecie co? Ostatnio uciekłem z escape z więzienia. I tak jak zawsze mówiłem, tego, jeżeli chcecie, to żebyście się rejestrowali z Reflinków. Ale kurde, tych rejestracji było... Wow, wow, kobold. Tych rejestracji było naprawdę, naprawdę dużo. Ej, on ma książkę. Także dziękuję wam, dziękuję. Czyli wiem, w jaki sposób mogę was, powiedzmy, przekonywać. Jeżeli zrobię coś fajnego, zrobię coś takiego, co wam się... Co ja w ogóle czytam? Aha, fajne. Jeżeli zrobię coś fajnego, co wam się spodoba, to wiem, że się zarejestrujecie. I to jest fajne, bo teraz naprawdę, naprawdę, naprawdę będę potrzebował pieniędzy, bo się tam wyprowadzam, na komputer zbieram, na tą kamerkę, także kurde, każdy grosz, jeżeli chcecie mi pomóc, oczywiście planuję także robić zajebiste streamy, nie takie jak do tej pory, takie wiecie, nudne i wszystko było słabo, ale naprawdę chcę te streamy fajnie poprowadzić. Co jest? Aha. No wiedziałem, że ty mnie zabijesz. Dobra, 34, muszę pamiętać, pamiętać, pamiętać! Wow, wow, ale sklepałem je. Dobra, ja muszę zginąć, bo mam jakąś klątwę i Boże, moja postać wymiotuje. Fajna zabawa, naprawdę, polecam każdemu. Serio, no ja chcę zginąć. Coś mnie nie może tutaj zabić? 30, dobra, 50. O nie! 3, 2, 1. No daj. Czemu ja nie umarłem? A, bo mi się... No, świat czytał, dobra, okej. Okay. I mówię, what the fuck? Wow! Co to? Dobra, okej. Okay. Szybko! Szybko! 34, nie wiem, gdzie ja jestem. Oh, fuck. O, dzień dobry. He, skończyłem tam, gdzie skończyłem. Fajnie. Kurde, no boję się, czekajcie. Jak z FPS-em? Nie, chyba mi się nagrywa nadal. Bo tak to mam bez nagrywania po 100 FPS-ów. Ale no, mówię, zbieram na ten komputer, już mam coś tam upatrzone. Będę musiał się tego laptopa pozbyć, żeby kupić tamto, ale powinno być całkiem, całkiem spoko. W ogóle, co to jest za gówno? Znikaj. Nie potrzebuję ciebie, nie potrzebuję się martwić. Okej, okay. Serio, tutaj nie ma... Po prostu nie występuje. 34. Wow. Nie występuje ten labirynt chyba. Może nie wiem, twórcy coś zmienili. O. Fajnie. Fajne rzeczy spotykam. Nie no, tutaj tego nie będzie. Kurde. No posrane to jest, bo nie wiem już co mam robić. I za chwilę pewnie zakończę ten odcinek. I w następnym coś porobimy z tymi maszynami, bo w końcu po coś je mam. Aha. Miałem pełny ten głód, a umarłem z głodu. Czy to jest normalne? Aha, dobra, ja mam już poziom trudności, mi troszeczkę wzrósł, ale tylko tak troszeczkę. Także pewnie, domyślam się, że pewnie dlatego. Tutaj nic nie było, tutaj 50, nie no, 40, bo nie wiem jaka jest dokładnie. 38, spadam, 36, 5, 4, 3, 2, 1. Aha, dobra, to 36. Jaka jest wysokość? Okej, 36. 36 i 6. Dobra, tutaj nic nie było, ale ja tutaj chyba szedłem. Z tego co pamiętam, także kurde, nie rozumiem, w jaki sposób mam znaleźć ten pieprzony labirynt Minotaura i wreszcie mieć odhaczone chyba wszystkie zadania, chociaż nie, nie wszystkie. Nie wszystkie, nie wszystkie, bo jeszcze spotkałem po drodze, pamiętam, taką twierdzę i też pewnie tą twierdzę będę musiał
mieć zaliczoną, ale wiecie, na razie nie chcę tego wykonywać, bo po co? Bo i tak będę musiał, wow, znaleźć nową, siema. He, zabiłem wiewiórkę, okej. Okay. Dobra, także co, chyba będę się z wami żegnał, no tak jak powiedziałem, taki luźny odcinek. W następnym pewnie powrócimy do tych naszych przepięknych maszyn i zobaczymy, co tam ciekawego można ogarnąć. Bo na pewno mając te trzy maszyny nowe, coś mi się odblokowało. I węgla też mam trochę, nie mam tego węgla też za dużo. Także miejmy nadzieję, że po prostu będzie git. Także co, ja się z wami żegnam. Zapraszam was na kolejny odcinek Przygód z Flotarem, który będzie już w czwartek. Zachęcam do napisania komentarza, co myślicie właśnie o serii z Pixel Piracy, czyli tej takiej The Escape, styl graficzny, ale z piratami. Fajna dosyć gierka jest, chociaż w nią nie grałem, kappa. No i co, wow, tu w ogóle jest las, to jest dziwne. I co jeszcze? Chyba nic, fajnie by było, jakbyście się zarejestrowali z tego reflinka. Wszystkie są bez potwierdzenia, także to jest tak, odpalacie sobie takiego reflinka, wpisujecie obojętnie co, naprawdę obojętnie co, możecie takiej. Dokładnie takie coś robić, takie literki i tak bez problemu zaliczy. Gry są całkiem znośne, wiem, że Drakensang jest ok, reszta to wiadomo, po prostu jest. Ale Drakensang jest naprawdę spoko gierką, jeżeli ktoś szuka jakiegoś takiego prostego hack and slasha, żeby sobie pograć. Chociaż polecam też The Mighty Quest for Epic Loot. Nie mam do tego reflinka, ale też fajna gierka jest. Tylko troszeczkę z tego, co czytałem, to później jest takie troszeczkę pay to win. Także no, jak chcecie, z góry dziękuję za każdą rejestrację i witam wszystkich nowych widzów na koniec odcinka, tak jak zawsze mam to w zwyczaju robić. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć i do zobaczenia. Pa, pa. Fajnie, ocean.